Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Jest to próba nowego sprzętu, którym teraz będę operował. Troszkę mnie to kosztowało, ale co się nie robi dla swoich widzów. Teraz będę robił próbę mikrofonu, który także sobie zakupiłem. Jest to taki mikrofonik. O. Taki mikrofon to jest, który sobie zakupiłem i z którego będę chciał korzystać. Teraz rozmawiam, teraz mówię bez mikrofonu, a zaraz włączę, podepnę mikrofon i zobaczymy, jak będzie już po podpięciu mikrofonu. I o co chodzi? Podpiąłem mikrofon i o, tutaj jest ten mikrofonik. I teraz mówię do niego. No i nie chciałbym, żeby były takie takie po prostu komentarze typu ej, nic nie słychać i tak dalej. Mówię, naprawdę, jak nic nie słychać, załóż chłopie sobie boostera czy wzmacniacz głosów w telefonie czy w laptopie. Ja wiem, ja rozumiem, nie każdego stać jest na nowy sprzęt. No ja na przykład poświęciłem te 2000, żeby kupić tą kamerę i ten mikrofon. Po prostu zbierałem sobie pieniążki, bo nie piję alkoholu na przykład i powiedzmy zdrowo się odżywiam. I chciałbym, żeby na czym jeszcze zależy, to nie zależy mi tak na subach, jak zależy mi właśnie na komentarzach. Bo chciałbym, żeby zasięg się po prostu zwiększył mojego kanału, bo będę chciał poruszać parę ciekawych zarówno przez widzów moich stałych subskrybentów tematy, jak i takie rzeczy w terenie. Ta kamerka, którą kupiłem, praktycznie parametrami nie odbiega od poprzedniej, którą miałem, która będzie oczywiście do sprzedaży, chyba że żona będzie chciała zostawić, ale to jeżeli będzie do sprzedaży, to ogłoszę. A jest to z tamtej kamerki, której korzystałem, to jest to Panasonic HCV180. Taka to poprzednio z tej kamery korzystałem. Kamerka, parametry. Oczywiście ta poprzednia miała dobre, eleganckie zbliżenie. Zoom 500-krotny, 500 razy. Cyfrowy, optyczny miał 90 razy. Ta ma trochę mniejszy zoom, ale za to nie ma przy takim powiększeniu rozmycia pikselowego. Jak ktoś wie i o co chodzi, no ci co korzystają z optyki, no to wiedzą. Tutaj oczko jest, jak widać, przy słabym oświetleniu obiektyw bardzo jasny. To jest oczko szkło Zeissa, kamerka Sony. Także mam nadzieję, że firmy w terenie bardzo mocno poprawię jakość. A w terenie zamierzam trochę filmików zrobić. Tutaj w okolicach, może w góry w tym roku też zaliczymy, tylko że w tym roku planuję na jesieni jechać, we wrześniu w góry. Nie teraz. Teraz tylko
tu po okolicy, ewentualnie coś studyjnie, jakiegoś live'a, jeżeli będą widzowie, a jeżeli nie będzie widzów, no to będę prowadził też live'y, z tym, że będą to live'y krótkie, typu monologi, plus no, takie, można powiedzieć, mikroprezentacje. No i na tym by było wszystko. Zdrawiam serdecznie wszystkich. No i zapraszam. Dzięki, nara.